Łukasz Kocur, dzień dobry. Witam Państwa i zapraszam na kolejną rozmowę Echo 24. Dziś moim i Państwa gościem w naszym studiu jest pan Marcin Kosetowski, szef marketingu firmy Codilla. Firmy, proszę Państwa, która organizuje tak zwane podcampy informatyczne. Czy to przyszłość nauki programowania? O tym dowiemy się za moment. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, bardzo serdecznie. Witam. Panie Marcinie, Państwo, mówię w liczbie mnogiej, prowadzicie taką szkołę programowania, która no właśnie uczy tego programowania raz, że przez internet, dwa przy wsparciu dedykowanego mentora i ja jeszcze tak chyba od siebie powinien dodać, no trzy również nie stawiacie wcale też na informatyków. Czy rzeczywiście to jest tak, że potencjał wśród Dolnoślązaków i Wrocławian, wśród tej zdolnej młodzieży, żeby też zawęzić ten krąg, jest na tyle duży i na tyle dobrze obiecujący, że faktycznie można tego typu szkolenia kierować do kogoś, kto to programowaniem się nigdy w życiu nie zajmował? No trochę za bardzo pan zawęził nawet ten krąg, bo to niekoniecznie jest młodzież. Większość osób, które u nas się uczą, jest w wieku między 25 a 40 lat. Pierwszy mit mamy obalony. To tak, dobrze. Tak, czyli pierwszy mit, czyli że programowanie jest dla młodych, że od kołyski, to wcale tak nie musi być. Tak w rzeczywistości to w większości są osoby już po studiach, ale nie technicznych. Czyli na przykład osoby, które wybrały zupełnie inną ścieżkę kariery, poszły gdzieś do pierwszej pracy i stwierdziły, że no niestety to nie był trafiony wybór i chcą zmienić swoje życie, chcą zarabiać więcej, chcą robić coś ciekawszego. I to rzeczywiście, proszę też, może potwierdźmy, żeby to głośno wybrzmiało, to wcale nie muszą być tak zwane osoby nietechniczne czy właśnie osoby bez doświadczenia. Takie też się zdarzają. Tak, oczywiście. Większość osób to są osoby właśnie bez doświadczenia i które nie mają nic wspólnego z informatyką. I takie osoby do nas przychodzą i skutecznie znajdują pracę jako programiści po paru miesiącach szkolenia. To ja w takim razie jeszcze dopytam, na czym tak naprawdę polega Państwa zadanie, żeby rzeczywiście ktoś mógł zdobyć pracę, a kto wie, może nawet w przyszłości też porządny zawód na całe życie jako właśnie programista. No właśnie ten porządny zawód tutaj jest bardzo istotny, dlatego że my uczymy w sposób doskonale dopasowany do potrzeb rynku pracy wrocławskiego między innymi. No chociaż działamy w całym kraju, ale we Wrocławiu ten rynek IT, programowania jest bardzo dobrze rozwinięty i tutaj właśnie wcelowujemy w to, czego potrzebują pracodawcy. Uczelnie, nawet uczelnie techniczne, nawet Politechnika Wrocławska niekoniecznie uczą dokładnie tych umiejętności, których potrzebują pracodawcy. No, mogą to być inne trochę technologie, my akurat wybieramy takie, które są teraz potrzebne i to jest jedna z głównych rzeczy. A druga kwestia to to, że bardzo aktywnie pomagamy tym ludziom znaleźć pracę. Czyli to jest nie tylko zrobienie CV, przygotowanie zestawu programów, które ludzie już w czasie naszych szkoleń robią, ale też na przykład pomoc przed rozmową o pracę, czy nawet poprowadzenie takiej próbnej rozmowy, jeśli ktoś nie potrafi. Nakreślił pan, panie Marcinie, w tym momencie rzeczywiście dwa jakże ważne wątki, to znaczy faktycznie skupiacie się też na samych kursantach, pomagacie im rzeczywiście w dojściu do celu, no ale dwa też, jeżeli dobrze czytam pańską diagnozę, staracie się na bieżąco trafić w te dobre trendy, jeżeli popatrzymy na rynek pracy w branży IT. Pan wywołał sam ten temat, to znaczy właśnie tej branży u nas, jak popatrzymy, jak to w regionie wygląda. To w jakim punkcie my dziś jesteśmy, skoro to także zostało przed momentem wypowiedziane, nawet same wyższe uczelnie, te techniczne stricte, nie nadążają też na tym, co się dzieje w tym globalnym świecie? Uczelnie techniczne mogą nie nadążać z tego powodu, że tam wszystko trwa, że zanim uczelnia dostanie akredytację, zanim ten program zostanie wdrożony, zostanie przeprowadzona rekrutacja, to może minąć parę lat. Co no, w świecie IT no, to jest dużą epoką. Tak? To, co działo się 5 lat temu, a to, co jest teraz, to są naprawdę duże zmiany. My dla odmiany konsultujemy się z firmami, z przedstawicielami firm tutaj wrocławskich, również z Warszawy. I rozmawiając na przykład z właścicielami, z głównymi programistami, z architektami oprogramowania, my wiemy, jakich oni konkretnie umiejętności potrzebują, jakich języków programowania, jakich dodatkowych technologii i na jakim poziomie to jest wystarczające.
To jeszcze w takim razie chciałbym pana zapytać. Panie Marcinie, to my dzisiaj tak naprawdę w bieżącym roku, w bieżącym miesiącu, co możemy powiedzieć o wrocławskiej, dolnośląskiej branży IT? Czy mógłby pan zastosować też jakąś analogię, choćby nawet do świata zachodniego, bo zawsze tam rzeczywiście patrzymy na te wzorce i na tych najlepszych. W jakim punkcie też według właśnie państwa, tych, którzy szkolą przyszłych programistów, jesteśmy? My jesteśmy w doskonałym punkcie. Polscy programiści, również wrocławscy, są doceniani na całym świecie. Ostatnio ukazał się taki ogólnoświatowy ranking krajów, w których są najlepsi programiści. Polacy zajęli tam 3. miejsce. Czyli naprawdę jesteśmy doceniani. Wiele firm wrocławskich działa na rynek zachodni, czyli ta jakość jest odpowiednia, bo na przykład nasi programiści pracują dla firm z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, czy nawet wrocławskie firmy są wykonawcami dla firm właśnie z Niemiec, z Wielkiej Brytanii czy z innych krajów europejskich, więc ta jakość u nas jest naprawdę bardzo wysoka. A czy z drugiej strony to jest tak, że skoro pracujemy rzeczywiście w skali całego globu, wszędzie, właśnie wrocławianie w tej branży IT i dolnoślązacy, to czy możemy mówić w kategoriach deficytu informatyków w Polsce? Tak. Że jest ich po prostu nie tyle, ile by sobie te firmy na co dzień życzyły. Tak, tak, to jest w ogóle olbrzymi problem wrocławskich firm. Tutaj ten rynek jest bardzo ciężki, rynek pracy dla pracodawców. Generalnie prawie każdy pracownik z branży IT znajduje zatrudnienie praktycznie od ręki i w skali całej Polski to jest niedobór około 50 tysięcy programistów, gdzie programistów jest około 120 tysięcy wszystkich w Polsce i ten niedobór z roku na rok rośnie. To też trochę blokuje firmy nasze, no dlatego że gdyby miały więcej pracowników, mogłyby brać więcej zleceń, mogłyby się bardziej rozwijać. No tak, jak popatrzymy na działalność państwa, firmy robicie bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten lokalny rynek właśnie programistów, no ale 50 tysięcy państwo w stanie nie jesteście wyszkolić. Czy to oznacza, panie Marcinie, aż muszę dopytać, że jest jakaś w ogóle recepta w skali całego kraju, żeby ten deficyt zmniejszyć i żeby tych programistów rzeczywiście było tyle, ile ich rynek potrzebuje? Ja myślę, że właśnie bootcampy programistyczne są taką receptą. To jest między innymi w Stanach przez rząd amerykański, przez byłego prezydenta Baracka Obamę bardzo promowana forma nauki, jako właśnie taka alternatywa do studiów. Czyli to, co państwo robicie we Wrocławiu, należałoby zrobić we wszystkich, przynajmniej tych największych aglomeracjach w skali całego kraju. Tak, nie tylko w aglomeracjach, ale również w mniejszych miejscowościach, bo my akurat uczymy przez internet i wyciągamy również ludzi, którzy mieszkają gdzieś poza Wrocławiem, Warszawą. No tak, ci najinteligentniejsi wcale nie muszą mieszkać w mieście. Dokładnie, dokładnie tak. Także to jest dużo większy rynek, niż mogłoby się wydawać. Ale naszym problemem jest to, żeby ludzie się po prostu przełamali. My prowadzimy takie testy i ankiety wstępne dla naszych klientów, ale też może każdy wejść sobie na naszą stronę i nasi mentorzy ocenią, czy dana osoba się nadaje do programowania. I to jest za darmo, u nas na stronie jest taka opcja dostępna. I tam z tych ankiet wynika, że jedną z najważniejszych rzeczy, które ludzi blokują w ogóle przed podjęciem szkolenia, jest brak wiary w siebie. Czyli ludzie uważają, że ja nie dam rady, to jest na pewno za trudne, a wcale tak nie jest. Czyli najpierw ta bariera, która siedzi rzeczywiście w psychice, jak ona już jest złamana, ankieta jest wypełniona, to proszę powiedzmy również być może tym z telewizorów, którzy z taką myślą, czy nie zostać programistą, się biją. Jak wygląda taki trening i ile czasu trwa, kiedy już ktoś trafi na tak zwany bootcamp informatyczny, o którym rozmawiamy? Tak, nauka trwa u nas kilka miesięcy. Taki nasz sztandarowy bootcamp to jest 6 miesięcy nauki, którą można łączyć z pracą, z życiem codziennym, bo to jest nauka w bardzo elastycznym trybie, na którą trzeba poświęcić około 15 do 20 godzin tygodniowo. A na czym polega ta elastyka? To znaczy przez internet i czy nie tylko? Tak, nauka jest w 100% przez internet i elastyczność polega na tym, że kursant co tydzień dostaje materiały do zrobienia, które my szacujemy, że właśnie powinny mu te zadania programistyczne zająć kilkanaście godzin. I robi je wtedy, kiedy mu to odpowiada. Czyli nie ma pracy w grupie, to też ma znaczenie. Praca w grupie jest, ale również przez internet. Również przez internet cała grupa kilkudziesięciu osób, które uczą się tego samego materiału w danym czasie, ma dostęp na specjalnym takim czacie. Tam są również mentorzy, czyli nasi programiści, tacy prowadzący całe szkolenie.
I w razie czego można podpytać o pomoc, można zobaczyć, jak inni sobie radzą z tym zadaniem, można gdzieś współpracować. Państwo także przypominacie o nauce jawy, która trwa 24 tygodnie. I to rzeczywiście w tak krótkim czasie, poświęcając niespełna chyba blisko 500 godzin w tych okolicach, jest w stanie sobie taki laik przyswoić tą wiedzę? Tak. Jeśli liczymy godzinowo, to jest całkiem sporo, dlatego że na przykład studia podyplomowe z tego języka trwają zwykle 200-300 godzin mniej więcej, ale to już jest dla absolwentów uczelni. U nas od zera to jest właśnie około 500 godzin nauki i faktycznie my po takim szkoleniu dajemy gwarancję pracy, bo po prostu od kilkunastu lat jest największe zapotrzebowanie na programistów tego języka i się nie zapowiada na to, żeby to się kiedykolwiek miało zmienić. To zanim przejdziemy rzeczywiście do pracy, do tego, jak ten rynek też wygląda i co oferuje przyszłym programistom, bądź tym, którzy rzeczywiście ten fach obecnie poznają, chciałem jeszcze zapytać, bo to jest tak, że ktoś z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej sprawdza rzeczywiście później tych ludzi? To się wszystko kończy odpowiednim dyplomem bądź certyfikatem, panie Marcinie? My jesteśmy zarejestrowani w rejestrze instytucji szkoleniowych, czyli państwo generalnie kontroluje to, co my robimy i według ustawy my możemy wydawać właśnie takie zaświadczenia ukończenia naszego szkolenia i to jest coś podobnego do świadectwa ukończenia szkoły. No to teraz faktycznie jest ten czas, żebyśmy zobrazowali też naszym telewidzom, jaką pracę można po takich kursach podjąć, no i też zarobki, bo jeżeli pracujemy, no to siłą rzeczy jednak dla pieniędzy. No oczywiście, że to jest chyba główna rzecz, która w ogóle ludzi ściąga do IT, do tego, że ta praca jest niezbyt trudna w porównaniu z innymi, a daje duże zarobki w porównaniu do tego wkładu pracy, jaki jest potrzebny na naukę, na wdrożenie się. To chyba tylko specjalista może tak powiedzieć, że programowanie trudne nie jest. No jednak te kilkaset osób już naszą szkołę opuściło i tą pracę znalazło, a nie miało jakichś specjalnych predyspozycji na początku. Także ludzie sobie radzą i całkiem dobrze w tych pracach im idzie. A jaki to charakter pracy? Rzeczywiście, zanim dojdziemy też do tej kwoty takiej średniej, patrząc na rynek IT w Polsce. Tak, generalnie programiści pracują w dwóch rodzajach firm. Jedno to są korporacje lub duże firmy robiące aplikacje różne na zlecenie innych firm. To są tak zwane software house'y. I tam praca zwykle jest stosunkowo lekka, dość dobrze płatna, no ale wymagania też są raczej wyższe. A druga grupa to są mniejsze firmy, które mają swoje małe, kilkuosobowe zespoły. I tam programiści pracują na przykład w startupach nad różnymi ciekawymi rozwiązaniami lub w takich mniejszych firmach lokalnych najczęściej, które gdzieś na lokalnym rynku działają i mają z dwóch, trzech czy pięciu swoich programistów. Rzeczywiście miasto Wrocław i startupy to na co stawiają w obecnym czasie i to może faktycznie zaowocować w perspektywie 10-20 lat, bo też o takich perspektywach czasowych powinniśmy mówić, kiedy ta lokalna społeczność zobaczy, ile dobrego uda się i udało się też zrobić właśnie w tych latach, promując szeroko rozumianą branżę IT. I zarobki tym młodym ludziom też się zmieniają, prawda? Bo jeszcze kilka lat wstecz nie mogliśmy mówić u nas we Wrocławiu w tak optymistycznych barwach, to znaczy i to bezrobocie całkiem inaczej wyglądało, no właśnie. I pensje, oczekiwania pracownika, nie pracodawcy, bo to też się zmieniło. Tak, dokładnie. W tej branży to są wybitnie oczekiwania pracownika, nie pracodawcy obecnie. Tak co do tego zapotrzebowania jeszcze, to moi znajomi programiści mówią, że kiedy oni idą do nowej pracy, to negocjują, żeby mieć jak najkrótszy okres wypowiedzenia. Czyli żeby móc na przykład w ciągu tygodnia się zwolnić i iść gdzie indziej. Po prostu jest tak duże zapotrzebowanie i tak często tą pracę można zmieniać na lepszą. Co do kwot, to serwis wynagrodzenia.pl podaje bardzo wiarygodne dane przeprowadzone na badaniach na tysiącach osób i tam jako medianę wynagrodzeń podają 5200 zł,
Rzeczywiście liczba 1000 osób może być uznana za grupę reprezentatywną, jak najbardziej nawet w tych wrocławskich warunkach, ale w praktyce, abstrahując od liczby, panie Marcinie, te dane mogą być nawet bardziej optymistyczne czy troszkę zaniżone? Moim zdaniem one są bardzo wiarygodne. One trafiają tak właśnie w punkt, że te 5200 to jest taka mediana. Tam są jeszcze podane przedziały, że 25% najmniej zarabiających programistów zarabia do 3800 zł. I to są faktycznie takie kwoty, na jakie mogą liczyć osoby zupełnie początkujące, takie po kilkumiesięcznym szkoleniu. No to rzeczywiście kolejne zadowalające dane i diagnoza. To jeszcze chciałem zapytać, bo na początku naszej rozmowy powiedział pan o tym, że bardzo dużo osób, kończąc kursy organizowane przez państwa, tą pracę znajdują. Rzeczywiście rynek wrocławski jest bardzo chłonny, zapotrzebowanie również bardzo duże. A czy zdarzały się państwu przypadki, że już może nawet podczas kursu, no właśnie, ktoś powiedział, potrzebuje programistę, na już, nie za tydzień, już teraz. Tak, zdarzają się takie osoby. My co miesiąc zaczynamy nową edycję naszych szkoleń i praktycznie w każdej takiej edycji jest kilka osób, które już w trakcie szkolenia tę pracę znajdą. A działa to też w drugą stronę? To znaczy, żeby też nie było tak za optymistycznie? To znaczy, ktoś kończy kurs i zostaje bezrobotnym programistą. Co wtedy z takimi osobami się dzieje? Takie osoby oczywiście się zdarzają. Jest różnie. Niektóre osoby stwierdzają, że to w ogóle nie było dla nich. Że po prostu ta praca im nie będzie odpowiadać, że oni nie chcą z tym wiązać swojej przyszłości, że jednak wolą robić coś zupełnie innego. Są osoby, które odkładają to na później, które tej pracy nie chcą szukać, które nie chcą za bardzo zmieniać swojego życia, się do tego po prostu nie przykładają. No, są też osoby, które po prostu przykładają się, ale jednak nie dają rady, mają jakieś po prostu cechy, przez które tej pracy nie mogą znaleźć. To panie Marcinie, skoro rzeczywiście szkolicie we wrocławskich warunkach programistów, abstrahując od płci, od zawodu, jaki się wykonywało wcześniej, od również poziomu zaawansowania, jak ktoś patrzy na ten proces programowania, zapraszacie dosłownie wszystkich, jak można do państwa trafić, jak można się też zapisać? No, najłatwiej trafić do nas przez naszą stronę codilla.com, codilla przez 2L. Tam zachęcam wszystkich do zrobienia testu predyspozycji do pracy w IT. To jest darmowa usługa, z której każdy może skorzystać i nasi mentorzy przeanalizują odpowiedzi danej osoby i powiedzą, czy ta osoba ma w ogóle szansę. Drugą rzeczą, do której zachęcam, jest zrobienie takich darmowych kursów, które my mamy. Można sobie samemu zobaczyć w ogóle, jak to programowanie wygląda. I tam nawet po 15 minutach widać już pierwsze efekty. No to na podstawie tego, co pan powiedział, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że tego typu podejście do nauki okazuje się bardzo wydajne, bo też cieszy to, że z pewnością pan, panie Marcinie, potwierdził, że tą pracę po prostu można znaleźć, a przecież praca wciąż jednak w naszych warunkach dolnośląskich jest bardzo dużą wartością. Pan Marcin Kosedowski, szef marketingu firmy Codilla, organizującej wspomniane boat campy informatyczne, był moim i państwa gościem. Raz jeszcze dziękuję panu za przybycie dziękuję do również. Naszego studia i to wszystko w tej rozmowie Echo24. Do zobaczenia.